dobry. Naszym tematem będzie pejzaż. Pejzaż przede wszystkim końca XIX wieku. Przy okazji wystawy Polska Siła Obrazu mieliśmy okazję zobaczyć, jak ważnym tematem w sztuce polskiej był pejzaż. Dzisiaj chciałbym się zastanowić, jakie relacje właśnie na gruncie tego tematu łączyły polskich artystów z ich europejskimi kolegami. Zajmiemy się relacjami symbolizmu europejskiego i jego wpływu na sztukę polską. Wystawa Polska Siła Obrazu prezentowana była w Muzeum Narodowym w Warszawie, a wcześniej w oddziale Luwru w Lens. Zaprezentowano na niej bardzo bogaty wybór prac polskich artystów. Postaram się do większości pejzaży wtedy prezentowanych, tak w Warszawie, jak również i we Francji, tutaj odwołać, uzupełniając to dziełami polskich artystów, ale przede wszystkim również zestawiając je z pracami zagranicznych malarzy. Chociaż skupimy się na symbolizmie, to trzeba pamiętać, że jest to pojęcie bardzo szerokie. I zaczniemy od dość zaskakującego obrazu, przynajmniej w tym kontekście, słynnego patrolu powstańczego Maksymiliana Gierymskiego. Obrazu, który jest sygnałem kilku ważnych tutaj dla nas rzeczy. Po pierwsze, jest sygnałem znaczenia samego pejzażu, które to znaczenie będzie wzrastać właśnie w ciągu wieku XIX i realizm bardzo przyczyni się do docenienia tego tematu. Jednak jeszcze jedna rzecz zasługuje tutaj na podkreślenie. Ta scena z powstania styczniowego, pełna ukrytego dramatyzmu, jest tutaj zestawiona z płaskim, mazowieckim krajobrazem. Ten krajobraz odgrywa tutaj równie ważną rolę, jak przedstawiona narracja. Obraz, który jest wspomnieniem autora, uczestnika wydarzeń powstańczych, ale też stał się ikoną malarstwa polskiego. I ów pejzaż polski właśnie będzie też wyrazem narodowych wartości. Na tym też będzie się rozgrywać, będziemy widzieć oryginalność polskiej sztuki w stosunku do zagranicznej. Ale też mówiąc o realizmie, trzeba pamiętać, że to kierunek, który bardzo mocno zakorzeni się w sztuce polskiej i już w ramach trwającego realizmu jesteśmy w stanie znaleźć pewne elementy, wątki, które w pełni rozwiną się później. Jak chociażby przedstawienie nokturnu pełne nastrojowości, choć tu jeszcze właśnie w wykonaniu Maksymiliana Gierymskiego. Element światła, który będzie interesował już malarzy realistów, Aleksander Gierymski również buduje nastrój tymi efektami luministycznymi, ale też w oddali pojawia się ten sygnał nowoczesności, której też będziemy tutaj dzisiaj poszukiwać. Sprawdzimy, zestawiając pracę polskich i zagranicznych artystów, jaka była nie tylko relacja, ale właśnie na ile oni poszukiwali owych nowych form wyrazu. Tutaj tym sygnałem owej nowoczesności jest
jadący w tle pociąg. Ale realizm w takiej czystej postaci będzie w Polsce długo obecny. Będziemy jego efekty widzieć jeszcze nawet na początku wieku XX i czasem trudno jest postawić granicę pomiędzy realizmem i symbolizmem, który w teorii był reakcją właśnie na realizm, był tym odreagowaniem sztuki dosłownej i poszukiwaniem głębszych treści, treści, które już by sięgały do sfery bardziej duchowej, czy w przypadku Polski patriotycznej, tak jak tutaj, z czym kojarzy się ten polski dwór. Będziemy też sięgać do twórczości Józefa Chełmońskiego, czołowego polskiego realisty, jednak długo tworzącego aż po początek wieku XX, na którego przykładzie twórczości też widać wyraźnie, jak ta granica pomiędzy realizmem a symbolizmem wcale nie jest tak oczywista. I jeszcze jeden przykład na to wzajemne przenikanie się, Ferdynand Ruszczyc, którego obrazy późniejsze spotkamy w pełni, zaliczając je do symbolizmu. Tu w swoim wcześniejszym dziele również te podwaliny pod te zmiany kładzie. Zanim wrócimy do sztuki polskiej, jeszcze jedno spojrzenie do tyłu. Dlatego, że trzeba powiedzieć, dopowiedzieć, iż pojęcie symbolizmu jest szerokie i choć skupiamy się na końcu XIX wieku, początkach XX, to można też to pojęcie rozszerzyć. Szczególnie dla pejzażu ważne jest zagadnienie romantyzmu, gdzie widzimy nie tylko pewne formy, sposoby przedstawienia, przekaz, który będzie się z biegiem czasu rozwijał, ale również ten romantyzm to następny ważny moment, wcześniejszy moment, kiedy pejzaż zacznie zyskiwać taką autonomiczny status, a przy okazji, co widzimy tutaj na przykładzie tego obrazu niemieckiego romantyka, jest to również przekaz właśnie symboliczny. I również w ramach owego romantyzmu jeszcze już spotykamy wspomniane przeze mnie chociażby efekty luministyczne, operowanie światłem, ale poszukiwanie też bardziej duchowych wartości w sztuce. Polscy artyści końca XIX wieku, okresu Młodej Polski, oczywiście dobrze znali, byli w kontakcie z tendencjami, kierunkami, nowymi rozwiązaniami, które powstawały nie tylko zresztą we Francji, ale też i w innych krajach. Tutaj wersja Jacka Malczewskiego, jednego z najsłynniejszych obrazów w tamtym czasie, Wyspy Umarłych Arnolda Böcklina. Musimy pamiętać, że symbolizm to też kierunek bardzo różnorodny, który już w końcu XIX wieku będzie też się rozwijał bardzo różnymi drogami. Będą tacy artyści, którzy rzeczywiście z tej bardziej klasycznej tradycji, tak jak Arnold Böcklin, będą korzystać, czy bezpośrednio właśnie z samego Böcklina, czy takich artystów jak Gustave Moreau czy Pierre Puvis de Chavannes. To będą artyści znani pod koniec XIX wieku również polskim artystom, którzy
będą przecież licznie odwiedzać Paryż, wcześniej uczyć się w Monachium, w tych ośrodkach artystycznych ważnych, które znajdowały się poza Polską. Ale też będziemy dość często, choć nie zawsze, obserwować, iż tak jak Stanisław Wyspiański tutaj w tym pejzażu spod Paryża, będą za krajem tęsknić i dość szybko będą wracać do ojczyzny. Jednak ten fakt pobytu w chociażby takim centrum artystycznym, jakim był Paryż, zostawia ślad. Sztuka polska z jednej strony wypracuje swoje własne oblicze, swoją oryginalność, ale z drugiej strony wpisuje się w pełni w uniwersalność sztuki europejskiej. I powróćmy do tego wątku realizmu i powróćmy oczywiście do Polski za sprawą Józefa Chełmońskiego i obrazu, który dobrze pokazuje tą wrażliwość na naturę, ale też i na obserwację jej, co zbiega się nam z równoległymi zainteresowaniami impresjonistów, które to rozwiązania polscy artyści, tacy jak Pankiewicz czy Podkowiński, przywiozą do Polski. Impresjonizm w czystej postaci początkowo zostanie przyjęty z dużym oburzeniem, i tak naprawdę w tej czystej postaci w sztuce polskiej będzie występował dość rzadko. Można byłoby uznać, że był właśnie formalnie zbyt postępowy, zbyt nowoczesny. Ale dzisiaj odkryjemy, że pewne rozwiązania, właśnie ta obserwacja natury, obserwacja efektów optycznych, nawet jeśli nie będzie w polskiej sztuce czystym impresjonizmem francuskim, tak jak tu u Alfreda Sisleya, to będzie właśnie budować pewien specyficzny klimat, nastrój i może impresjonizm nie jest to w czystej postaci, ale jest to jeszcze jedna cegiełka, która składa się na taką szeroką budowlę, jaką jest symbolizm europejski. I to, co zauważymy, takie przykłady też wybrałem, będziemy mogli ponad tymi podziałami, ponad tymi kategoriami odnaleźć bardzo podobny sposób myślenia tak polskich, jak i zagranicznych malarzy. Jan Stanisławski, który będzie nam się tutaj pojawiał często, który spędził dość długi czas w Paryżu i wracając do Polski rozwija swoją własną, osobistą wizję pejzażu. Z jednej strony właśnie oryginalną, ale też bardzo często przekonamy się, że w europejski sposób nowoczesną. Tu za nim podążą inni artyści, którzy będą podobnie jak Stanisławski malować w sposób szkicowy, sumaryczny i ta wrażliwość, bardzo łatwo jest ją porównać chociażby do właśnie doświadczeń impresjonistów, ale tych późniejszych, kiedy już nie samo światło, nie rozbicie barwy było ważne, ale również właśnie u Camilla Pizarra, a chyba jeszcze bardziej u Claude'a Moneta obserwujemy to nasilenie pracy nad formą, kolorem, odchodzące już od impresjonizmu, a być może właśnie bliższe pewnym paradygmatom symbolizmu.
I jeszcze jeden, zupełnie inny z kolei zimowy widok. Jeszcze jedno oblicze symbolizmu. Symbolizmu bajkowego, odwołującego się do wyobraźni, fantazji. Tutaj przytoczę fragmencik ze Stanisława Witkiewicza, którego obrazy zaraz zobaczymy. Zima jest czymś, w czym tkwi bajeczna siła twórczości, a zarazem samozniszczenia. Nieubłagana jej twórczość ma w sobie jakąś fantastyczną, zimną, prawie złośliwą zmienność, jakąś łatwość tworzenia, która czasem zdaje się siłą boską, czasem czarnoksięstwem lub kuglarstwem. Wydaje mi się, że ten cytat dość dobrze pasuje do tego obrazu Ferdynanda Ruszczyca, wraz z którym pojawia nam się jeszcze jeden punkt odniesienia dla polskich malarzy. To nie tylko Paryż, czy wcześniej Monachium, ale również Petersburg, w którym będą uczyć się polscy artyści również i z którego będą przywozić doświadczenia. I bardziej wschodnie właśnie odniesienie, może nie tak bajkowe, Mikołaj Konstanty Ciurlionis, ten artysta bardzo blisko, litewski artysta bardzo blisko związany z polskim środowiskiem artystycznym, ale właśnie również ten artysta, u którego znajdujemy dość często te elementy prowadzące nas w stronę nowoczesności. Ciurlionis jest uznawany też za jednego z prekursorów abstrakcji, a my tutaj widzimy kompozycję dość jeszcze dekoracyjną z tymi dwoma drzewami na pierwszym planie i podobne drzewa znajdujemy na obrazie Stanisława Wyspiańskiego z widokiem plant o świcie. Z jednej strony w tle mamy tutaj gmach, sylwetę zamku wawelskiego, a więc wracamy do tego przekazu patriotycznego, tak ważnego dla polskich artystów. Ale przecież jest to również obraz, który operuje nastrojem, delikatnością owego świtu, który tutaj budzi się w Krakowie, ale też pewną nostalgią, melancholią, którą odnajdujemy w pracach innych artystów europejskich. Takim miejscem, które wtedy zaczęło zyskiwać sobie sławę, była zapomniana Brugia. Fernand Knopf, belgijski symbolista, będzie ją przedstawiał bardzo chętnie, bardzo często. Tutaj te roślinne kształty drzew, które widzieliśmy u Wyspiańskiego, zastąpiła architektura na pierwszym planie, ale przecież nastrój tych obrazów jest dość podobny. Brugia będzie tym miastem, które będzie epatować swoją przeszłością, ale właśnie też i tym elementem zapomnienia, które artyści w tym czasie będą ją odkrywać. W Polsce tym miastem, które szczególnie będzie ważne dla artystów rodzimych, będzie Kraków. I to nie tylko przez swoją historię, nastrojowość, ale znowu to znaczenie, to Kraków cały czas w tym czasie jeszcze główny też ośrodek artystyczny, ale też i ta dawna siedziba królów, stolica kraju, który wszyscy Polacy mają nadzieję się odrodzi. Mamy też w symbolizmie polskim wątki, które sięgają po
bardziej uniwersalne motywy. Trzeba pamiętać, że przecież XIX wiek, jeszcze nawet w końcu, to również wyjazdy do Włoch. Tutaj widzimy Edwarda Okunia, który portretuje się razem z żoną. I te zabytki, właśnie ta historia, przeszłość, przyciągają też polskich artystów. Tu Perugia o zmroku, gdzie ta archaiczność owego miasta połączona została przez Stanisławskiego z owym motywem zmroku. Przed chwilą oglądaliśmy świt, teraz zmrok. Te zmiany pory dnia i nocy, ale też zmiany oświetlenia wpływające na kolor, co tutaj widzimy w tym też bardzo nowocześnie malowanym obrazie. I oczywiście też trochę wcześniejszy obraz, również inspirowany włoskim pejzażem, to z kolei cmentarz namalowany przez Adama Chmielowskiego, a więc odniesienie do śmierci, wieczności. Na tym też polega symbolizm, który stara się wyrazić i te uniwersalne wartości, ale również nasze uczucia, nasze emocje, czasem te mocne, silne, ale czasami te wyciszone, delikatne, o czym świadczy chociażby ten obraz Michaiła Niestierowa, zatytułowany właśnie Milczenie. Obraz zainspirowany bytnością w klasztorze, w cerkwi. Ten aspekt duchowy, odniesienia do religii, ale również bardzo ważną inspiracją dla artystów będzie literatura. Tak było w przypadku Józefa Pankiewicza, który powrócił z Paryża do Warszawy i nosił ze sobą, nie rozstawał się w tym czasie z tomikiem poezji Stefana Mallarmego. To następna droga inspiracji dla polskich artystów symbolizmem. Już tym symbolizmem takim bardzo wąsko zdefiniowanym, ale obecnym też i w literaturze. Efektem lektury jednego z wierszy są te łabędzie w ogrodzie saskim. Malowane delikatnie, zwiewnie, ale ten nokturn budzi też nasze bardziej ponure odczucia. To jest też przypadek bardzo dobry, kiedy widzimy, jak symbolizm nie jest dosłowny, bo ta inspiracja wierszem Mallarmego nie polegała na jego zilustrowaniu. Artysta chce właśnie oddać bardziej wrażenia, uczucia niż dosłowność, którą można przeczytać w utworze. Na okładce owego tomiku, który nosił wtedy ze sobą Pankiewicz, znajdował się portret poety autorstwa Jamesa Whistlera. I to kolejny artysta, tym razem nie europejski, bo amerykański, ale działający właśnie i w Paryżu, i w Londynie, który wymyka się definicji, ale doskonale pasuje do owego symbolizmu. Symbolizmu z jednej strony szukającego nowoczesności, a z drugiej strony symbolizmu poezji i nastroju. I taką nastrojowość odnajdujemy też oczywiście w wielu polskich obrazach. Tutaj znów motyw zmroku u Jana Stanisławskiego, ale tym razem w odniesieniu do natury, te powyginane konary drzew, które spotykamy w dość
podobnym obrazie Ferdynanda Ruszczyca Stare Jabłonie. To następny nurt symbolizmu, jakże obecny w końcu XIX wieku, ten dekadentyzm. Dekadentyzm, który też łączy się z taką schyłkowością właśnie myśleniu o śmierci, o starości, przemijaniu. Te klimaty można wyrazić w bardzo różny sposób. Z drugiej strony mamy przeciwieństwo, mamy kwitnącą jabłoń u Stanisławskiego, z wzrodzonym mu spojrzeniem takim bardzo wycinkowym, bardzo jakby zbliżającym nas do natury, a przy tym formalnie nowoczesnym. I te kwitnące jabłonie, bardzo często Stanisławski używa małych formatów, to są obrazy, które chociażby z tego powodu są tak uproszczone w swojej plamie barwnej, ale łączy się nie tylko tematem z obrazami, które maluje Vincent van Gogh, przyjeżdżając na południe Francji do Prowansji. Łączy się również tym symbolicznym wydźwiękiem. Te kwitnące drzewa to jest ów symbol początku życia, tego rozkwitu przyrody, tak to pojmował właśnie van Gogh, jako pewien cykl, który tutaj wraz z tym kwitnącym sadem się rozpoczyna i będzie miał swoje kolejne stadia, aż po zimę, którą widzimy w słynnych chochołach Stanisława Wyspiańskiego. Wróciliśmy na planty. Tym razem poza drzewami głównym elementem są owe chochoły przypominające postaci ludzkie. Motyw chochoła pojawi się później nie tylko w Weselu artysty, ale również zaistnieje w prawie równolegle tworzonej Nocy listopadowej, gdzie między innymi czytamy: drzewa szepcą miotem gałęzi, a krzewy w słomianej uwięzi. Przystanęły równie jak my w oczekiwaniu i lęku. To odniesienie do spiskowców, którzy nie w Krakowie, ale w warszawskich łazienkach czekają na hasło do zamachu na wielkiego księcia Konstantego. A więc rozpoczęliśmy od tego, co zapewne i dla Wyspiańskiego było najważniejsze, tak jak dla większości Polaków, odzyskanie niepodległości. Ale przecież chochoły są też wspaniałym nokturnem, przepojonym nastrojowością, poezją, delikatnością, obrazem, który doskonale wpisuje się również w te europejskie tendencje symbolizmu. I w takiej kategorii również mieszczą się prace Ferdynanda Ruszczyca. Z jednej strony tchnące tą schyłkowością, ale ten młyn przecież mieli wodę. Ten przepływ wody znów możemy zinterpretować jako płynięcie, upływ czasu i tak jak przed chwilą ta zima u Wyspiańskiego miała zamienić się w wiosnę, obudzenie się narodu polskiego, tak tutaj ta nieuchronność wydarzeń jest wpisana właśnie w cykl również biologiczny. I jeszcze jeden obraz Ferdynanda Ruszczyca, również z
przyciągający nas taką poetycką symboliką, nastrojem. Gwiaździsta noc, chmury i widok rodzinnego gniazda artysty. Ale gdzieś z owym niepokojem tego, tej czerwieni, tego ostrego koloru winorośli, która jakby pochłaniała ten dworek, no i też w centrum paw, którego możemy odnieść do takiego śmiertelnego krzyku, ale też widzieć w nim symbol nieśmiertelności. To symbolizm często literacki, odwołujący się jeszcze do pewnych alegorii, odniesień tradycyjnych. Ale też wróćmy do kwestii samego nastroju i do owego zmroku zachodu słońca, który dość zaskakująco spotykamy również u Henri Rousseau, zwanego celnikiem prymitywisty. To zresztą pokazuje i za chwilę zobaczymy, jak różni artyści będą przyciągani tym wyjątkowym momentem w kończącym dzień i zapowiadającym noc. Tak jest w przypadku Józefa Chełmońskiego, który tutaj przedstawia właśnie zachód słońca, zimowy, tą ferię kolorów tego źródła światła, które tutaj niknie z naszych oczu, pogrążając ziemię w zmroku. Możemy tego typu efektów poszukiwać właśnie jeszcze w takim kluczu bardziej realistycznym czy impresjonistycznym. Blisko takich pojęć niewątpliwie jest to studium szkic Aleksandra Gierymskiego, który też w końcu dociera do Paryża, maluje sekwanę. Ale ów zmrok, zachód słońca będzie okazją dla artystów, którzy już posługują się innymi środkami wyrazu. Będzie okazją do tego, żeby w bardziej nowoczesny sposób owe nastroje przekazywać. I tutaj możemy sięgać po bardzo różnych artystów, chociażby też po sztukę północy, na przykład fińską, ale też przecież dość podobne efekty odnajdujemy chociażby u Paula Signaca, neoimpresjonisty, zafascynowanego tą intensywnością koloru, która coraz bardziej nam się tutaj zaczyna pojawiać. Pojawia się nam też ten element uproszczenia, skupienia się na horyzoncie, który staje się prostą linią, powieloną chociażby przez chmury, fale jeziora Genewskiego u Ferdynanda Hodlera, szwajcarskiego artysty, który rozwija swoje pejzaże w coraz bardziej syntetycznych formach, również zwiastując nadejście abstrakcji. Nam taki kierunek nie kojarzy się ze sztuką polską, a przecież kiedy wybieramy, porównujemy niektóre z krajobrazów polskich artystów, okazuje się, że może bardziej realistycznie, ale poszukują bardzo podobnych efektów, jakich zagraniczni koledzy, jak chociażby tutaj te delikatne gradacje koloru u Leona Wyczółkowskiego, który przedstawia Wisłę pod Tyńcem, a skupia się też na tym wspaniałym tle o zachodzie słońca. I jeszcze stosunkowo wczesny obraz Vincenta van Gogha, który też uwiecznia wieczór z tym drobnym
elementem, jakim jest w tym przypadku słońce, ale które nadaje tą pomarańczową barwę nie tylko niebu, ale również i innym elementom. Styl Van Gogha dość szybko będzie ewoluował w dużo bardziej nowoczesną stronę, która jednak cały czas będzie symbolizmem, tą chęcią pokazania owych emocji poprzez naturę bardzo często. Podobne nawet efekty spotykamy też w fotografii, trochę późniejsza praca, ale ten związek z naturą przecież jest tutaj cały czas zachowany, nawet jeśli artyści dostrzegają bardzo efektowne zjawiska i potrafią je uwiecznić, tak jak tutaj Adam Chmielowski w swoim Zachodzie Słońca, stosunkowo wczesne studium, a mieszczące się właśnie w tych europejskich poszukiwaniach syntezy. Wielu artystów, niezależnie od kategorii, stylu, do którego byśmy ich zaliczyli, bo tenże motyw Zachodu Słońca, tu jeszcze jeden przykład, tym razem z Normandii, Feliksa Walotona, i te układające się, ale w dużo bardziej geometryczny sposób warstwy koloru. I jeszcze jedno, tym razem już wschodzące słońce, ale, bo za chwilę zajmiemy się też i wschodami słońca, Georgia O'Keeffe, też troszkę późniejsza jej praca, ale chciałem ją pokazać dlatego, że to jest moment, kiedy Georgia O'Keeffe jest jedną z prekursorek, twórczyń abstrakcji na gruncie amerykańskim. I obok tutaj tego wschodzącego słońca tworzy w tym czasie akwarele, które właściwie już są w pełni abstrakcyjne. Powodem tego jest jakby podobny tok myślowy, który tutaj śledzimy u różnych artystów, który związany jest chociażby, dobrze widać właśnie w tej późniejszej twórczości Vincenta van Gogha, gdzie słońce nadal jest takim okręgiem, te efekty luministyczne go zupełnie nie interesują. Dla van Gogha mocny, intensywny kolor jest głównym środkiem przekazu formalnego. I bardzo często jest on podobny w swoim sposobie myślenia, będąc prekursorem ekspresjonizmu, do Edwarda Muncha, który też chętnie z tego motywu słońca, jakże pojemnego, korzysta. Słońce to z jednej strony dawca życia, ale również słońce może stać się takim symbolem, znowu symbolem katastrofizmu. Tak jest w przypadku tego zachodu słońca u Wojciecha Weissa. Wojciecha Weissa, który będzie na gruncie polskim jednym z tych najbardziej nowoczesnych artystów pokolenia młodej Polski. Pod silnym wpływem teorii Stanisława Przybyszewskiego, a wraz z nimi też pod bezpośrednim wpływem chociażby twórczości Edwarda Muncha. Sam artysta tak pisał w swojej poezji o słońcu, iż to ognisty owoc błyszczący kolcami promieni staczającymi się zwolna z drzew dnia. A w innym miejscu również o słońcu mówi, iż to promieniste koło zazębiające się o grzebień lasu. I tak też widzimy w podobnym
formie takiego symbolu tą tarczę słoneczną z owymi promieniami w jego obrazie. To był ten, nie tylko zachody słońca, ale to był ten wątek właśnie pokazujący owe schyłkowe tendencje, często dzięki nastrojowi tworzonemu przez zachodzące słońce. Ale wraz z początkiem XX wieku coraz bardziej do głosu dochodzą te przeciwne tendencje, takie witalne, biologiczne, czego świetnym przykładem są maki Wojciecha Weissa, znowu będące jakby przeciwieństwem. On też w tym czasie będzie już również słońce często widział, nie tylko w tym katastroficznym kontekście, ale również jako to źródło życia, czy jako źródło światła, bo nie zapominajmy, że te efekty świetne, optyczne cały czas mogą się tutaj pojawiać, mogą tworzyć bardzo też często uproszczone formy, tak jak w tym włoskim przykładzie. I jeszcze jeden polski przykład, gdzie pojawia się słońce, wschodzące jako taka pojawiająca się wielka tarcza z promieniami, to rysunek Witolda Wojtkiewicza należący do cyklu zainspirowanego wydarzeniami rewolucji 1905 roku. Uznaje się, że jest to kompozycja, która podsumowuje ten cykl, że jest to jutrzenka swobody. Ale co ciekawe, to wschodzące słońce będzie również często słońcem, które nie tylko niesie światło, ciepło, życie, ale jego sprawcza moc bywa kwestionowana. Tak jest też w tym przypadku, gdzie między innymi dopatrujemy się takiej kawalkady postaci i wydaje się, że ta swoboda, którą ma wyrażać ta kompozycja, ma bardzo gorzki smak dla artysty. I podobnie ambiwalentne jest wschodzące słońce u Otto Dixa, dość wczesny jego obraz, który idzie tu wyraźnie śladami właśnie chociażby Van Gogha czy Muncha. I z jednej strony te jasne promienie słoneczne, ale też i ta czerń pojawiająca się, to pole z tymi złowróżbnymi, ciemnymi ptakami, to obraz malowany rok przed rozpoczęciem I wojny światowej. Bo choć początek XX wieku przyniósł nadzieję, nadzieję nie tylko Polakom na odzyskanie niepodległości, ale też w szerszym znaczeniu, właśnie wiary, iż nowe stulecie przyniesie kontynuację rozwoju. Pierwsza wojna światowa tym nadziejom położy kres. A my wróćmy do słońca, tym razem w redakcji łotewskiej i do owych efektów światła, które w jakże różny sposób mogą być wykorzystane. Budując nastrój czasem intensywnej zorzy, tak jak robi to Lord Frederick Lytton, właściwie jeszcze akademicki artysta, ale również zwiastujący, wpisujący się w pewne tendencje symbolizmu. I czy podobnie nie jest z
Józefem Chełmońskim, który tutaj nad Dniestrem w nocy również szuka takiej delikatnego koloru, barwy, gradacji związanych też ze światłem. I podobnie będzie robił Aleksander Gierymski w swoim monumentalnym widoku Sekwany. Nie malowanym lekko szkicowo, tylko wypracowanym i choć powierzchnia wody skrzy się, wydawałoby się impresjonistycznymi efektami, to tak naprawdę ta forma nabiera tej solidności, chociażby tutaj ten błysk światła, który widzimy na niebie. I podobny efekt spotykamy u duńskiego malarza, ale pracującego nad jeziorem genewskim. Tutaj w tle pojawiają nam się góry, którym tu motywem zajmiemy się za chwilę. A na razie zajmijmy się pewną kwestią formalną. Tutaj ten pewien rytm, który budują nam te promienie światła, które przenikają przez te warstwy chmur. To również przez artystę wykorzystany efekt nie tylko budujący nastrój, ale też dość nowoczesną kompozycję, dość awangardowy pomysł. I teraz poszukajmy owego rytmu w obrazach tamtego czasu. I choć początkowo może się nam wydawać, że gdzieś ta nastrojowość, symbolizm tych obrazów nie jest tutaj dominujący, to jest to też bardzo ważna składowa. To jest ta droga symbolizmu, która prowadzi do form dwudziestowiecznych. Tutaj brzozowy gaj u Jana Stanisławskiego i proszę zobaczyć, jak podobny pomysł ma w swojej kompozycji Paul Cézanne. Ojciec malarstwa XX wieku, pracujący właśnie nad formą, nigdy go z symbolizmem nie kojarzymy i słusznie, ale wszyscy ci artyści szukają nowych rozwiązań. Dość to w kręgu Stanisławskiego w odniesieniu do pejzażu zdarza się dość często, tak jak tutaj u Stanisława Kamockiego, który tą rytmiczność owych gałęzi, pni uzupełnia o ten dalszy plan klasztoru karmelickiego. Tego typu rozwiązania mają swoje między innymi korzenie w wpływach drzeworytu japońskiego, o czym za chwilę, ale są obecne u bardzo wielu artystów. I tutaj wracamy właśnie do Van Gogha, który tworzy nam tą kompozycję z widokiem w oddali Arl, ale na pierwszym planie z pionami tych pni drzewa i podobnie ostro namalowane konary widzimy na pierwszym planie u Stanisława Wyspiańskiego. Oczywiście w tle pojawia się znów Wawel, ale nie zmienia to faktu, że jest to kompozycja bardzo nowatorska, która eksperymentuje tutaj z owym sposobem widzenia, z planami. Czasem jest to w formie dość szkicowej, jak chociażby robi to Jacek Malczewski, dla którego wydawałoby się, że pejzaż nie jest aż tak ważnym tematem, ale to właśnie często przy okazji kompozycji pejzażowych te bardziej nowoczesne formy u niego dochodzą do głosu. Czy jeszcze Olga Boznańska, której nie kojarzymy z pejzażem, a przecież zdarzało jej się malować krajobrazy i to właśnie w tym temacie często
eksperymentowała z bardzo postępowymi formami. To ta artystka, która przeniosła się do Paryża, była na bieżąco z tym, co działo się w artystycznym życiu Francji, ale nie zmieniło to jej również własnej, osobistej drogi artystycznej. I tak jak powiedziałem, tego typu ujęcia, ten pierwszy plan tak ostro kadrowany, te dalszy widok, ta dekoracyjność gałęzi, to wszystko znajdujemy też w grafice japońskiej, która masowo dociera wtedy do Europy i którą również i polscy artyści, nie tylko we Francji, będą się inspirować. Na tym przykładzie drzew, tego motywu, można też zobaczyć, jak zmienia się sposób widzenia i przedstawiania rzeczywistości. To pejzaż Paula Gauguina z Pont Aven. Jeszcze dość impresyjny, delikatny, z dość tradycyjną głębią, jak na Gauguina, i malowany w tym samym roku. Kolejny pejzaż, który jest zupełnie inny, który operuje właśnie mocnym kolorem, płaską plamą barwną i podobnie jak Cézanne, konstruuje tutaj przestrzeń. Całe to pokolenie postimpresjonistów, nawet jeśli w różny sposób tworzy, to bardzo dobrze nam pasuje do tego porównywania podobnego sposobu myślenia, bo to równie dobrze może być późniejszy cykl z Topolami Claude'a Moneta, gdzie już nie światło, a właśnie kompozycja, linie pionowe, poziome przede wszystkim go interesują. I ten pomysł z lasem, z tymi pionami, ale też i z dekoracyjnością gałęzi spotykamy u bardzo, bardzo wielu artystów. Chociażby przykład znowu z północy, ze Szwecji, ale to jest też inne spojrzenie na przyrodę. Tak jakby bardziej bliskie, bardziej dogłębne, ale też i inaczej kadrowane, tak jak tutaj robi to w tym pastelu Leon Wyczółkowski. I okazuje się, że to spojrzenie na ten zimowy las w swojej kompozycji jest bardzo podobne do tego, jak ściółce leśnej przygląda się w swoich obrazach Vincent van Gogh. No nie zimą, bo nie miał do tego okazji, aby taki w pełni zimowy pejzaż malować, a jego tropem będzie też szedł Edvard Munch, gdzie ta nie tylko intensywność koloru, ekspresja form, ale w ogóle ten sposób podobny myślenia też odnajdujemy. Cały czas jeszcze pozostajmy w lesie, tym razem jednak jadąc w okolice Wiednia, gdzie z kolei artyści, którzy zazwyczaj kojarzą nam się z secesją, będą malować bardziej nowoczesny, w bardziej realistyczny sposób las, ale przecież też budując pewien klimat, który w różny sposób może być oddany. Tak jest w przypadku tego dość mrocznego, niepokojącego obrazu Gustawa Klimta, który znowu nie kojarzy nam się z pejzażem, a właśnie w tym temacie często powstają jego najbardziej nowoczesne kompozycje. Gustav Klimt jako przedstawiciel secesji, ale przecież również symbolizmu, wydawałoby się operującego zupełnie
zupełnie innymi środkami. A proszę porównać ten obraz z polowaniem na głuszca Józefa Chełmońskiego. No i tutaj już w pełni widzimy, jak wracamy w ten rejon właśnie tego budowania specyficznej nastrojowości, co chyba jeszcze lepiej pokazuje szkic studium artysty związane też z tym tematem. Na przykładzie lasu chciałem pokazać nie tylko na przykładach, które określamy mianem symbolizmu, pewne podobieństwa w myśleniu artystycznym i jak widzimy, polscy artyści w pełni również się w to wpisują. Teraz z kolei pojedźmy w zapowiedziane góry i z jednej strony również zwracajmy uwagę na owe kwestie formalne. Tutaj raz jeszcze zachód słońca, który buduje nam te kontrasty na zboczach górskich. A tutaj już polskie Tatry nocą i Stanisław Witkiewicz, który tak pisze. Noc zimowa w Tatrach jest jednym z najdziwniejszych zjawisk, jakie oglądają oczy i najdziwniejszych wrażeń, jakich doznaje dusza. No i rzeczywiście w tym swoim obrazie, już dość późnym, stara się, wydaje się z sukcesem, ten efekt, te wrażenia, to zjawisko nam oddać. Tatry, które będą dla polskiej ikonografii szczególnie ważne. Czasami przedstawiane w bardziej tradycyjny sposób, odwołujący się jeszcze do poprzedników XIX-wiecznych, ale obarczone znowu owym narodowym znaczeniem. Stają się jednym z motywów, które wpisują się w tą patriotyczną sferę sztuki polskiej. Znajdujemy oczywiście artystów, którzy będą góry przedstawiać w innym kontekście. Tak jak tutaj znowu Marian Wawrzyniecki, idący swoją drogą, jakby bardziej europejską, znów Cyprys, który znamy z obrazów Arnolda Böcklina, ten motyw ofiary, wazy, to obraz, który nie odnosi się bezpośrednio do owych narodowych znaczeń Tatr, bo to Tatry właśnie będą dominować w sztuce polskiej, ale często, tak jak tutaj u Witkiewicza, znowu będąc takim nieokiełznanym żywiołem, tak jak tutaj ów halny wiatr, ale wiejący w czasie rozgwieżdżonej nocy, która tutaj wprowadza taki element spokoju. I oczywiście porównując chociażby taką kompozycję z jedną z wersji rozgwieżdżonej nocy Edwarda Muncha, malowaną zresztą w bardzo podobnym czasie, widzimy, jak sztuka polska często operuje rzeczywiście bardziej tradycyjnymi środkami i bardziej, nawet chciałoby się powiedzieć, realistycznymi. Ale owe wpływy nowoczesnego języka płyną właśnie między innymi też ze strony drzeworytu japońskiego, w pejzażu dysponującego bardzo różnymi tematami, jak chociażby tutaj ów motyw gór, który się pojawia, to zresztą kompozycja bezpośrednio z kolekcji Feliksa Mangi Jasińskiego, którego kolekcja i on sam będzie bardzo ważnym inspiracją dla polskich artystów, poszukiwania nowych rozwiązań, nie tylko nastrojowości, ale również większej
geometryczności, zwartości, płaskości plamy, którą charakteryzuje się drzeworyt japoński, i już pewne elementy takiej próby skonstruowania tego widoku nad czarnym stawem. To już nie tylko ów efekt wiatru, światła, ale właśnie też i ta konstrukcja bardziej geometryczna, czy związana z nakładającymi się kolejnymi planami, w których będzie często przedstawiał Tatry w takich pionowych kompozycjach Leon Wyczółkowski. Te skosy, które tutaj widzimy, to jest ten nowoczesny język, który może być doprowadzony, choć w sztuce polskiej rzadko się to zdarza, ale jednak do ekstremum, co widzimy w tej akwareli Wojciecha Weissa. Chociaż praca datowana jest na koniec wieku XIX, przedstawia psa na torach kolejowych, to właśnie ów przykład tego, jak owo konstruowanie, geometryczność kompozycji tego czasu ma wyraźny cel, choć wtedy jeszcze artyści sobie z tego nie zdawali sprawy, który doprowadzi do powstania abstrakcji. I idzie to ręka w rękę z wieloma tendencjami symbolizmu, co bardzo dobrze widać na cyklu Stanisława Wyspiańskiego z drogą, która prowadzi w stronę kopca Kościuszki. To cykl, który można interpretować na bardzo wielu poziomach. Są tacy, którzy porównują ten cykl z cyklami Claude'a Moneta. Rzeczywiście Wyspiański, podobnie jak francuski impresjonista, jest wrażliwy na to, jak zmienia się świat. Ale u Wyspiańskiego są to zmiany nie tyle koloru czy światła, ale przede wszystkim pory roku, a więc wracamy do tego motywu cyklu życia, takiej biologiczności narodzin i śmierci. W oddali pojawia się kopiec Kościuszki, a więc kolejny symbol narodowy, owa droga, która tutaj w jego stronę prowadzi, też możemy na różne sposoby ją interpretować. Ale to, co chciałbym teraz podkreślić, to nawet nie tyle symboliczne treści tych kompozycji, ale właśnie owa konstrukcja, owe skośne i poziome linie, zaczerpnięte zresztą również, zainspirowane do pewnego stopnia drzeworytami japońskimi, chociażby cyklem Tokusaja z górą Fuji, która podobnie jak u Wyspiańskiego, kopiec Kościuszki pojawia się na horyzoncie. Do owej kompozycji, do owych linii i pewnej tendencji upraszczania pejzażu za chwilę powrócimy, ale teraz trochę wydawałoby się, że się cofniemy, bo to introdukcja Jacka Malczewskiego. Obraz, który właściwie stoi u początków symbolicznego języka tego twórcy, ale wpisuje nam się również w ten motyw początku, bo ów malarczyk tu przedstawiony stoi właśnie u początku swojej drogi artystycznej życia. Ten obraz Jacek Malczewski wystawił w 1891 roku w Berlinie i otrzymał wtedy złoty medal. W tym czasie na owej wystawie w Niemczech prezentowana jest ta
kompozycja Giovanniego Segantiniego. Ukarana żądza, tak można byłoby ten tytuł przetłumaczyć. Obraz, który zazwyczaj mówimy o tym, iż jest inspirowany indyjskim poematem, tak naprawdę bezpośrednią inspiracją dla tego obrazu był współczesny poemat, który zresztą w fragmencie, do którego odniósł się Segantini, fragmencie mówiącym o matkach, które odmawiają macierzyństwa, prawdopodobnie odwołuje się do takich wizji zakonnika benedyktyńskiego z XII wieku. Ale biorąc pod uwagę, iż symbolizm jest i tak wieloznaczny, liczy się bardziej poetycka wizja. Ten obraz Segantiniego, obejrzany przez Malczewskiego, stanie się inspiracją do namalowania jednego z jego najważniejszych obrazów, w których pejzaż odgrywa wyjątkowo ważną rolę. W Tumanie malowany obraz jeszcze wtedy, kiedy Malczewski pracuje nad swoim programowym obrazem Melancholią. Jak widać, zainspirowany dziełem Segantiniego, ale też i odnoszącym się do wielu innych źródeł inspiracji. Oczywiście też i tych polskich, narodowych. Tutaj możemy w owej postaci widzieć pojawiającą się często u Malczewskiego personifikację Polonii, tu zniewolonej w okowach, z rękami związanymi z tyłu. Inspiracją być może był też grób powstańców, który mógł Malczewski widzieć niedaleko Rogalina, na którym przedstawiona była też postać Matki Boskiej. W Tumanie odnosi się z kolei do inspiracji folklorem, gdzie zgodnie właśnie z takim ludowym widzeniem w tym tumanie leciały złe moce, więc gdzieś takie skojarzenie z jakąś czarownicą, wiedźmą. To jest obraz, który jest bardzo pojemny, bardzo wieloznaczny, niewątpliwie korzystający tutaj też z takiej symboliki i śmierci, i nirwany. Tak był zresztą zatytułowany ten wiersz, do którego bezpośrednio odwoływał się Segantini. Patrząc na ten obraz, wróćmy na chwilę do owego motywu konstrukcji obrazu, owych linii, tutaj w tym przypadku horyzontalnych, jakże prostych, syntetycznych. Za chwilę wrócimy do tego wątku, a na razie porównajmy obraz Malczewskiego do późniejszych wersji obrazu Segantiniego, co ciekawe namalowanych już po stworzeniu przez Malczewskiego swojego dzieła. Złe matki, tak, w tych wersjach taki nosi tytuł ta kompozycja, która ulega modyfikacjom i co ciekawe w tych kolejnych wersjach, szczególnie chyba w tej trzeciej, zaczyna być jakby coraz bardziej przypominać obraz Malczewskiego. Segantini też rezygnuje z różnorodności kolorystycznej na rzecz bardziej monochromatycznych barw, co Malczewski już wcześniej też zrobił, posługując się taką bardzo wysublimowaną, uproszczoną kolorystyką. I wracamy do owej
geometryczności, nowoczesności pejzażu, a zrobimy to jeszcze na przykładzie pierwszego obrazu z tryptyku Moje życie. Obrazu, który rozpoczyna tą historię, a więc widzimy właśnie źródło, wodę, widzimy młodą dziewczynę, motyw wędrowca pojawiający się u Malczewskiego często w oddali, właśnie antyczne odniesienia mitologiczne, to parki przędące nić żywota, to początek. Ale początek przedstawiony w sposób bardzo nowoczesny, jeśli chodzi o to tło, które tutaj się pojawia. Ten konar taki niepokojący na pierwszym planie, który już wiemy, że między innymi możemy spotkać w drzeworycie japońskim, i bardzo podobna kompozycja Wojciecha Weissa, pensjonarki na plantach. Wcześniejsza. Tutaj wśród polskich artystów też odnajdujemy to podobieństwo, jakże tutaj dosłowne, komponowania. Ale chodzi bardziej o ogólne myślenie o pejzażu, który staje się uproszczony, tak jak tutaj w tej orce Witolda Wojtkiewicza, taką syntezę byśmy też znaleźli u Władysława Ślewińskiego. To przecież kolejny artysta, który stanowi ten łącznik z europejskim symbolizmem, a konkretnie Polem Gauguinem, w kręgu którego też rozwijał swoją twórczość, a później dla polskich artystów przybywających do Francji był często łącznikiem właśnie z artystyczną Francją. To uproszczenie, synteza, zaskakująco spotkamy również u Józefa Chełmońskiego. Oczywiście też w tych późniejszych jego pracach. Tak jak tutaj w tym krajobrazie z Podola, który moglibyśmy interpretować jeszcze w duchu właśnie XIX-wiecznym, owej swobody, wolności, a więc znowu w takim kluczu patriotycznym, który odnosił się i tak właśnie widziano te rozległe krajobrazy polskie jako również wyraz dążenia do wolności. Ale przecież jest to pejzaż bardzo sumaryczny, bardzo uproszczony. Podobnie jest zresztą z Kaczeńcami namalowanymi niewiele wcześniej i gdzieś ta ostra linia horyzontu. Tutaj u Stanisławskiego lekko skontrastowana z tą pojedynczą gałęzią, pojedynczą rośliną, która tutaj tworzy taki kontrast. Ale też inne liczne uproszczone kompozycje Jana Stanisławskiego, tutaj krajobraz z okolic Bronowic, więc właściwie wszystko jedno, czy jest to krajobraz mazowiecki, jak u Maksymiliana Gierymskiego, czy wielkopolski, jak u Malczewskiego w Tumanie, czy małopolski, tak jak tutaj u Stanisławskiego. Ta prostota, płaskość polskiego krajobrazu zamienia się również w ową syntetyczną nowoczesność i proszę zobaczyć, jak to współgra również z tym, z tą wrażliwością na kolor. Znowu spotykamy tą gradację delikatnych barw na horyzoncie, a na pierwszym planie bardzo nowocześnie malowane żyto, bo taki jest tytuł tego obrazu. Tu można byłoby szukać wielu motywów zbieżnych i porównywać prace polskich i zagranicznych artystów. Na sam koniec jeszcze sięgnijmy po
przedstawienie chmur. W jakimś sensie, wracając do początku, do tradycji romantycznej, szczególnie tutaj w kręgu niemieckim, gdzie owe chmury będą badane, przedstawiane i staną się też ważnym elementem pejzażu, co, jak widzimy, trwa przez cały wiek XIX, a nawet później, dlatego że chociażby u Konrada Krzyżanowskiego owe chmury staną się już zapowiedzią nadchodzącego ekspresjonizmu, który przecież też będzie wynikał z tych fundamentów symbolizmu. I bardzo nowoczesny obraz Ferdynanda Ruszczyca. Właśnie chciałoby się powiedzieć taki ekspresjonistyczny, ale też operujący tą prostą formą plamy barwnej, kontrastu. I zadziwiającym jest, jak podobny w swojej koncepcji jest to obraz do powstałego niewiele później obrazu Pieta Mondriana, który też w ciągu kilku następnych lat stworzy jako jeden z artystów europejskich abstrakcję. Być może polscy artyści nie szli aż tak nowoczesną drogą. Ich formy nie zawsze, nie aż tak często szukały tak intensywnych środków wyrazu. Ale myślę, że to porównanie, ten subiektywny wybór, bo i tak jak mówiłem na początku, symbolizm jest trudny do zdefiniowania. Ten subiektywny wybór, te przykłady porównania pokazują, że z jednej strony polscy artyści wpisują się w europejski symbolizm i szerzej w europejską, światową sztukę, a z drugiej strony pewne elementy sztuki polskiej, chociażby wynikające z sytuacji społeczno-politycznej, spowodowały, że sztuka polska również możemy ją scharakteryzować jako oryginalną, inną i w pewnych punktach, nawet jeśli nie najbardziej nowoczesną, to na pewno bardzo ciekawą.